i na wielu zawodach międzynarodowych również z sukcesami. Niestety już jest na emeryturze, dlatego że uległa kontuzji, więc wykluczyliśmy ją z gryzienia. Ale mamy też inne pieski, dwa młode samce, dwuletnie w tej chwili, dwóch braci, Porto i Peter Pan, które później wystąpią. Jeden z nich jest psem mojego męża, Jarka, a drugi Porto jest mój. Tutaj mamy jeszcze, przedstawię Państwu Szymona. Szymon ćwiczy z nami ze swoim psem. Dzisiaj będzie drugi raz w życiu występował w roli pozoranta. Będzie uczestniczył w obronie przewodnika. Także będziecie mogli zobaczyć, że to nie jest nic strasznego. My to traktujemy jako zabawę, jako rozwój. Uczymy psa bardzo wielu fajnych umiejętności przydatnych w normalnym życiu. Uczymy fajnego posłuszeństwa. Nie używamy awersji w naszym szkoleniu. Nie używamy prądu. Nie używamy kolców, natomiast używamy troszeczkę presji. Czasem jest moment, żeby powiedzieć psu, że jednak trzeba coś zrobić. Ale generalnie współpraca i bardzo dobre stosunki ze swoim psem, który cały czas ma być przy mnie na placu w mondioringu, ale cały czas też obserwować sytuację. Mondioring to jest stosunkowo nowy sport, w Polsce zaakceptowany przez Związek Kynologiczny od 3 lat, natomiast my robimy już mondioring od 7 lat. Także jak tylko mondioring został zalegalizowany, w cudzysłowie, to my już mogliśmy tworzyć pierwszą ekipę. W Polsce są 3 ośrodki, w których się robi mondio. Pierwszy z nich to jest Śląsk, mondioring Silesia, drugi to jest Poznań, mondioring Poznań i my, Good Team, czyli mondioring Żuławy. Tak podzieliliśmy sobie Polskę. Czekamy na nowych zawodników. Bardzo serdecznie zapraszamy. To jest rewelacyjna zabawa. Bez spiny, ale solidny trening. Dobrze, słuchajcie. Pierwsze ćwiczenie, jakie zrobimy, to będzie chodzenie przy nodze. Tutaj, Iris, chodź. Tutaj będziemy chodzić po różnych akcesoriach. Zadaniem mojego psa jest nie odejść ode mnie. Sędziowie oczywiście to oceniają. Rozproszenie jest, jak widzicie. Pies nie ma zwracać uwagi na rozproszenie. Iris, zawsze mamy tak. Punkt przygotowania. Za 2 metry mamy punkt startu. Będzie równaj. Równaj. Ona sobie tu patrzy, ale idzie. Nie ma opcji, żeby odeszła. Ja cały czas pilnuję, żeby ona mnie naciskała na nogę. Ej, Iris! Widzicie? To jej ulubiony aporcik jest. Tu, Iris, tu. Nie przejmujemy się, że coś nie wychodzi. Okej, dobrze, chodź tutaj. Ona bardzo chce zrobić aport. Dobra, więc pokażę Wam aport teraz. Słuchajcie, drugie ćwiczenie to jest aport. Tutaj może być to, do aportowania używamy wszystkiego. Może to być, Iris, chodź. Może to być plastik, najróżniejsze przedmioty użytkowe, buty, wszystko. Nie może być to szkło i metal. Iris, Iris, chodź tu. Noga. To jest bardzo ciężkie. Iris, chodź tu. Musimy to wyrzucić na 5 metrów i pies musi nam to przenieść. Iris, noga. Ona nie chce. Chodź tu.
jest się zamienić. Abort. A, gdzie jest? Aport. Noga. Dobry pies. Super. Jeszcze raz. Spróbujemy, żeby to zrobiła dobrze. Iris, noga. Teraz odwiążę ten sznurek, bo on jej przeszkadza. Zobaczycie, jak będzie robiła bez tego. Ona umie złapać za rączkę. Uczymy wszystkie psy, że techniki nawet podnoszenia przedmiotów. Siadaj. Aport. Musi myśleć. Okej, super. Widzicie? Tutaj w mundioringu Iris, noga. W mundioringu mamy tyle różnych możliwości, że warto jest nauczyć psy jak największej ilości sytuacji, bo wszystko może się zdarzyć. To jest bardzo kreatywny sport. Teraz słuchajcie, zrobimy ćwiczenie. Nie podejmowanie pokarmu. Ma ktoś jakiś smakowity pokarm przy sobie? Proszę bardzo, kto ma jakiś pokarm? Co masz? Suchą karmę. Słabo, jakaś kiełbasa by się przydała, jakaś kość. Coś, co psy lubią. Masz kabanosy? Dawaj! Wykorzystamy twoje kabanosy do pokazu. Iris, połóż się. Istotą tego ćwiczenia jest pozostawienie psa w pozycji waruj. I ja odchodzę, pies zostaje. Podchodzi pomocnik, który podrzuca psu pod pysk pokarm. Pies nie może tego wziąć. I również oceniane jest, dostajemy za to punkty. Dobra, Iris, idziemy. Na znak sędziego pies się kładzie. Plac. I ja odchodzę. A pomocnik podrzuca pokarm. Ja nie widzę, czy on bierze, czy nie bierze. Ej, co ty? Jeszcze raz. Nionia. Chodź. Irisa, za dobre te kabanoskie. Chodź, noga. Iris, nie wolno jedzenia. Weź. Robimy to samo, powtarzamy, aż wyjdzie. Nie wolno żarcia. Nie wolno. Plac. No i co teraz? No, na pełną punktację tym razem. Siad. Tu idziemy. Okej. Zawsze możesz później zawrócić i wziąć żarcie. To też jest niebezpieczeństwo. Iris, chodź. Teraz słuchajcie, chodź Niunia. Pokażemy wam odłożenie w rozproszeniu. To jest ćwiczenie, podczas którego pies leży przez minutę. Iris. Pies leży pozostawiony przez minutę. Ja odchodzę, chowam się. I tutaj moi pomocnicy będą robić rozproszenie. Rozproszenie to są różne rzeczy, które będą się działy wokół psa. Psa zadaniem jest leżeć w miejscu, nie podnosić się, nie podnosić łokci generalnie. Chodzi o to, żeby się nie przemieścił. Rozproszenie może się odbywać 10 metrów od psa. To mogą być różne rodzaje rozproszenia. Rzucanie czegoś, odgłosy przedziwne. Sami zobaczycie. Polegamy na kreatywności kolegów. Zaraz zobaczymy. Iris, chodź.
będzie zostań. Tu w punkcie przygotowania ja mogę powiedzieć psu, co za ćwiczenie będziemy robić. To jest taka przedkomenda, czyli przygotowujemy go psychicznie na to, co zaraz będzie, bo on te wszystkie ćwiczenia zna. Irisa, będzie zostań. Pies rusza generalnie bez komendy zawsze i zatrzymuje się też bez komendy. Siada przy nodze. Iris, plac, zostań. No ja się chowam teraz i zobaczę, co ona zrobi. Dobra, możemy to uznać. Wracam do psa. Punkty karne jej się należały. Co prawda nie oderwała obu łokci jednocześnie, bo to by mnie zdyskwalifikowało od razu. Siad. Idziemy. Okej, dobrze. Super. Wytrzymała. Chociaż trochę się przesunęła i za to już miałabym punkty karne. Iris, połóż się. Ale dwóch łokci naraz nie oderwała od ziemi. To jest ważne. Dobrze, koniec z tym nudnym posłuszeństwem. Teraz zrobimy obronę. Chcecie zobaczyć, jak psy gryzą? Dobra, jest. Panowie się przebiorą za pozorantów, a ja pójdę zamienić psa, bo Iris już jest na emeryturze i nie gryzie. Teraz pokażę wam Porta, mojego młodego samca. I patrzcie, jak oni się przebierają. Zobaczcie, pod kostium zawsze trzeba nałożyć bieliznę, taką termiczną, galotki i długą bluzkę z długimi rękawami, dlatego że kostium, połóż się Iris, kostium jest bardzo gruby, bardzo ciężki i bardzo człowiek się w nim poci. Kostiumu nie da się również wyczyścić za bardzo, więc jeżeli on ma nam służyć długo, a kosztuje drogo, około 4-5 tysięcy, jeżeli ma nam długo służyć, to musi być czysty, musimy dbać o to, żeby nie śmierdział, bo no niestety, nie stać nikogo, żeby zmieniać sobie tak kostiumy co chwilę. Więc zakładamy takie ubranka specjalne pod spód, żeby jednak pocić się w te ubranka i żeby też kostium ślizgał się po nas, bo dzięki temu pies nie szczypie nas. Jeżeli byśmy mieli gołą rękę, ręka by się spociła, kostium przylegałby do ręki, jak pies by złapał, nie ześlizgiwałby się materiał z ciała, tylko ciało byłoby przyszczypane. To jest niesamowicie bolesne. Zresztą nie mówię, że to w ogóle nie boli, bo to boli. No, pies jest bardzo silny, także zaraz zobaczycie. Ubieramy też korki zawsze do pozorowania, jeżeli to jest na trawie, bo siły są przeogromne i pies może bardzo łatwo nas przewrócić, a korki jednak dają nam trochę więcej możliwości utrzymania równowagi. Oprócz tego nie możemy się przewrócić na psa. To jest bardzo niebezpieczne, w ogóle pozorowanie jest niebezpieczne dla psa. Jeżeli ktoś nie umie tego robić, może stworzyć śmiertelne zagrożenie dla psa, jeżeli się na niego przewróci, więc tutaj głównym naszym jakby zadaniem w tej pracy mundioringowej jest to, że pies jest najważniejszy, nie wolno go skrzywdzić, tak? Musimy zawsze o tym pamiętać. No, Iris się tarza, chciałaby pogryźć, ale niestety nie damy jej, ponieważ ma problemy z gardłem i może robić tylko pokaz posłuszeństwa, który nam nie za bardzo wyszedł, bo jest
zupełnie roztrenowana, ale to nie szkodzi. Zabawa jest zabawą. Okej, idę ją schować. Oni już prawie się przebrali. Zaraz do was wracam. To jest młody samczyk. On już też jest. Chodź, Portuś. On jeszcze nie startował. Dużo nauczony, ale jeszcze niekompletny jest ten proces. Portuś, połóż się. Halo, słychać mnie? Słychać. Słuchajcie, nie próżnujemy. Nawet jak jeden, połóż się, nawet jak jeden piesek nam wypadnie, to zaraz mamy już przygotowane następne pieski, z którymi możemy pracować, bawić się dalej. One to uwielbiają. To jest zaspokajanie ich potrzeb, więc zawsze namawiam wszystkich, żeby się bawili z psami w gryzienie. W szarpanie psy wygrywają. Okej, na początek rzucę mu parę razy zabawkę, dlatego żeby go trochę rozgrzać, bo on jaką tutaj prędkość rozwinie, się zdziwicie. Porto, chodź. Uczymy psy pracować w bardzo dużym rozproszeniu zawsze. Porto, chodź, chodź, Niuniu. Zobaczcie, to jest młody pies, puść. Tam stoją pozoranci. On nie idzie ich ugryźć, on czeka. Okej. Chodź. Dobry pies, puść. Słuchajcie, do odwołania psa używamy gwizdka. Jarek, może tutaj przejdziecie, gdzie jest więcej ludzi. Będą wyraźnie widzieli. Portuś, chodź. Ja teraz przejdę z nim w tamtą stronę. Jemu nie wolno. Więc w czasie... Tak, zrobimy pierwsze obronę przewodnika. Chodź, Portuś. Ci pozoranci będą rozpraszać mojego psa. Będą próbowali go ode mnie odciągnąć, a on ma mnie pilnować. Portuś, pilnuj panci. Pilnuj, blisko pilnuj. Portuś, chodź. Dziękuję za uwagę. Nie mogę się wstrzymać.
Teraz pokażemy wam ataki z daleka. Pozorant będzie stał tu, a ja wysyłam psa stamtąd. Odległość 20 metrów. No i zobaczymy, co to będzie. Teraz pokażemy wam ucieczkę. Zadaniem psa jest zatrzymać tego pozoranta. W tym ćwiczeniu mamy jeszcze zawsze broń. To jest ucieczka z bronią. Natomiast nie możemy użyć tutaj broni z uwagi na to, że niektóre pieski, które tutaj biorą udział, mogą się po prostu bać strzałów. To jest broń hukowa, więc robimy to bez broni. Dziękuję.
Słuchajcie, na tym skończymy. Portuś, chodź. Teraz połóż się. Teraz skończymy na tym, a później zaprosimy was po południu, połóż się, na jeszcze jeden pokaz. Wtedy Jarek będzie ćwiczył ze swoim psem i jego własny pies będzie gryzł też jego. Będzie sobie zostawiał psa tu, szedł tam i jego pies będzie go gryzł. Także zapraszamy, do zobaczenia i dziękujemy za waszą wytrwałość, za waszą obecność. Jakby ktoś chciał się czegoś więcej dowiedzieć na temat tego sportu, zapraszamy, tam mamy pomarańczowy namiot, sprzedajemy ciuchy do pracy z psami i tam możecie zasięgnąć wszystkich informacji. Dziękuję bardzo.